Hello. Czarny zegarek, który pika mi na pełną godzinę, a do pełnej mamy jeszcze jakieś 4 minuty i zaczynam się martwić. Czy coś aby nie jest nie halo? Chwilkę jeszcze zaczekamy, żeby o 5:00 ładnie i grzecznie ruszyć. W ogóle co za niespodziewana niespodziewajka. Skonfigurowałem sound alerty i nagle nie dostaję powiadomień, że o, gdzie twoje sound alerty, Shinji? O! Dziękuję, panie bocie, że już się nie dopominasz takiej okrutnej rzeczy. Ale czy dałoby się grać w SMT z poziomu włączonego OBS-a? Nie jestem pewien, czy chcę to odpadać, biorąc pod uwagę, jak bardzo to się prosi o problemy. Więc chyba zostanę ze sfokusowaną Twitter, ale kojarzę, że z czymś tak robiłem, tylko właśnie nie pamiętam z czym za cholerę. Że miałem sfokusowane okienko OBS-a, nie tej. Pewnie z trzema domami, bo one nie były na PC-cie i dlatego nie wymagały fokusu? Możliwe. Kurde, zaimportowałbym sobie swój zapis za SMT4, ale zapisy mi wcięło. Zapisy mi wcięło, powiedziałem ja za każdym razem. Kiedy tylko coś się dzieje, jeżeli chodzi o zapisy, to jest takie miałem kiedyś z tego zapis, ale już go nie mam. Czy to dlatego, że formatowałem system jakiś 100 lat temu? Cześć, Biki. Jest tyle gier, w których miałem kiedyś dawno temu jakiś zapis z progresem i w wyniku formata jakichś głupich czynności zapis mi kompletnie wcięło. I nie ukrywam, że SMT4 Apokalipsy jest jedną z takich. A, bo żeby nie było, nie planuję robić tej gry kompletnie na ślepo. Kiedyś ją przechodziłem, tak. Kurde, nawet nie pamiętam, gdzie ja skończyłem. Mniej więcej kojarzę między 30 a 40 poziomem, ale. Poziomy to nie jest jakiś bardzo mocny wyznacznik tego, gdzie się jest w grze, więc. Anyway, ruszajmy. Nie o DLC-ków z góry mówię. Z tego co kojarzę, DLC-ki w czwórce wprowadzają dwa dodatkowe poziomy trudności. Jednym jest Paradise, który jest łatwiejszy od Skirmisha i jednym jest Apokalips, który jest trudniejszy od Wara. I z tego co czytałem, Apokalips jednocześnie... Czytałem tylko, nie mam potwierdzenia tego nigdzie, bo Wiki nawet się z tym nie zgadza. A czytałem, że poziom trudności Apokalipsy wpływa na hitrate, przez co dużo łatwiej jest nie trafić, a jeszcze sobie nie trafienie w SMT to
bardzo dobra zabawa, quote on quote. Czy będzie narzekanie na śmierki mimo poprawek? Ja nie pamiętam, czy ja narzekałem na śmierki w SMT4 TBH. Kojarzę, że ludzie nie przypadają za tą mechaniką, cześć Minotaur. I podejrzewam, że z nas by się przynajmniej jeden Shin, który narzekałby na system śmierków. Ja za dawno grałem w SMT4, żeby się powiedzieć w sumie. Tak długo jak nie jest to kompletnie niezależne ode mnie, tak długo jak mam na to jakiś wpływ i... A jeżeli jest losowe, to AI mnie nie zabija przez to, że akurat wylosowało się, nie wiem, jeden na kości D100. To raczej nie będę narzekał. Przy czym mówię, zaraz tego, że nie jestem na ślepo, to też wiem, że Apocalypse ma zauważalnie zmienione mechaniki względem tej, względem oryginalnej czwórki. A baleśmy na łoże. Nie potrafię grać w SMT na poziomie niższym niż trudne. Nie mówię, że od razu na najwyższym możliwym, bo gdyby mi bardzo zależało, to pewnie ściągnąłbym tego DLC-ka i go zainstalował, ale nie zależy mi. Więc zostaniemy sobie na łoże. Z tego co pamiętam, Apocalypse jest, jak się ładnie nazywał, Interquelem? Czyli taką historią dziejącą się w trakcie SMT4, że nie jest to ani sequel, ani prequel, tak per se. Dajcie znać, jeżeli gra jest za głośno, za cicho. Bo w sumie City nie ustawiałem od dawien dawna. Nie wykluczam, że gra będzie za głośno. I tak, wow, angielski dubbing. Ostatnio zauważyłem, że Shimi często zwraca uwagę na dubbing jak taki angielski. I on takie, kompletnie nikogo nie kojarzy, pomimo że wiem, że to są znane nazwiska. Cześć Sebastianie. I zaraz tego, że przechodziłem sobie ten pieniądz angielskim dubbingiem, nie było źle poza demonami? To chciałbym zobaczyć, jak wygląda dubbing w Apocalypse. Nie spodziewałem się, że był tak giczny, nie zdziwię się, jeżeli będę miał dokładnie same zarzuty, to ostatnio, że demony brzmią bardzo niefajnie względem... względem tego, co prezentują ludzie. Jaki disclaimer, to dzieło jest całkowicie fikcyjne i tak dalej, jada, jada. Rok za 15, że się tak wydarzy. Mam nadzieję, że za 15 lat świat nie będzie wyglądał taki tutaj. Mam naszego protagonistę, naszego. Jego małą waifu. Jeszcze 5 minutek. Tylko 5 minutek. Ale pospać się nie da. Everybody's out fighting demons right now. You can't doze off like that. Jak to nie? Though we're just cadets, even if we wanted to help, we'd just get in their way. Plus, you're tired from doing all those Flynn-related errands lately. Flynn, imię brzmi znajomo. Dla tych, którzy nie pamiętają, Flynn to bodaj domyślne imię protagonisty czwórki. How long's it been since Nikari and Manabu went outside? This is boring. Także jak już mówiłem, jesteśmy obecnie w, tak jakby w trakcie kampanii czwórkowej. Jakiś szczerzek planowany. Gram na pół ślepo i nie planuję dokonywać jakichś takich wyborów, powiedzmy... że specjalnie będę szukał, jak dostać się na jakąś ścieżkę. Będę starał się przechodzić taki zazwyczaj, jak gram w tego typu gry. Że... Po prostu będę wybierał to, co uważam, że powinienem w danym momencie wybrać. I co wyjdzie, to wyjdzie. Chyba, że ewidentnie zauważę, że któraś ze ścieżek będzie spierdzielona, to będę używał swojej metawiedzy, żeby ominąć ją bardzo szerokim łukiem. A potem w wyniku wyborów tuż przed samym nie wpaść na dokładnie tą ścieżkę, której chciałem uniknąć. Znasz co? O, biedne dzieci, na iPhone'a ich nie stać. O. No i to nie dziwię się. Kogo stać na iPhone'a w dzisiejszych czasach?
People would see us as heroes, just like Flynn. Though, at this rate, that's not gonna happen anytime soon. Cześć, Petku. Ej, przynajmniej to, co robiliśmy w SMT4 sprawiło, że jesteśmy bohaterami najwyraźniej. No dobra, poglądajmy wiadomości. It's Flynn who seeks to liberate us from both. Niestety to wymagają do SMT4. Nie pamiętam, jakie są wymagania w tym, w Apokalipsie, szczerze mówiąc. Zresztą mówię, przeszedłem mniej więcej połowę gry, więc nawet nie wiem, jak wygląda tak sensu stricte endgame. Jesteśmy mniej więcej w tym etapie, kiedy normalnie Flynn by powoli opierał się za wyborem której ze swoich ścieżek. Kiedy już Merkaba z Lucyferem klepią się. Nie mogę odsłyszeć tego, że Merkaba będzie mi się kojarzyć z automatu z Zenogis. To nie jest tak, że mamy wybór, right? Jak poziom trudności, nie gram na Apokalips, nawet go nie mam. Nie mam DLC-ku. Ale tak to war. Tabata to Tennozu is teeming with demons. No, to typowy SMT. Zresztą powiem szczerze, że jeżeli to, co słyszałem o Apokalips jak poziomie trudności jest prawdziwe, to absolutnie nie chciałbym go tykać przez to, że sztuczne zmienianie hit rate'ów ze wszystkich rzeczy w grach SMT to... To jest coś, co bardzo mnie krzywi. Jedyna inna rzecz, która mogłaby mnie bardziej zdenerwować, to sztuczne zmniejszanie ilości expa dostawanego do jakichś iluś tam procent. Tak, zmieniałem sobie w personie 4 golden na Werychaldzie. You two scour the area for salvageable relics in the Yes, sir. Ja nie będę tego komentował. Think we'll find some cool stuff today? Ech. Ja wam powiem tak. Mam tylko jedną reakcję. To jest moja reakcja, jak słyszę o zmianach w poziomach trudności. Na razie nie ma jakoś specjalnie dużo, bo nie miałem nic specjalnego w głowie, co mógłbym wrzucić, więc wrzuciłem takie bardziej oczywiste rzeczy. Jak coś mi wpadnie do głowy, albo nie wiem, coś wyjdzie na Steamach i będzie do rzucenia, względnie jeżeli wy byście mieli jakiś pomysł, co można dorzucić, to też mogę dorzucić. Ale na razie jest to, co jest. W skałkach pana innego przeciwnika modelu, którym dałeś mi... O Jezu! Ta, może jeszcze sławne mento od razu. Znaczy, tutaj pozostaje system rakietowego tenisa. Chyba nie aż tak. Wydaje mi się, że nie, ale... Jezu, kiedy ja tkałem Apokalips? Kiedy były moje streamy z czwórki? Nie, serio, kiedy były moje streamy z czwórki? To już nie te lata, pamięć nie ta sama, o. Dość dawno temu, bo pamiętam, że próbowałem podchodzić do Apokalipsy jakoś trochę po streamach czwórki. I... Oj. Cico, nie burz się, tak? Siłę jest tacem, kiedy jest jakkolwiek użyteczny. Właśnie z tego co pamiętam, to też Apokalipsy jako pierwsze wprowadziło ten system z Affinity, który był też potem w piątce wykorzystywany. Przez co nie jest aż tak łatwo być magiem jak w oryginalnej twórce. I siła też nie jest zła. Przy czym no wiadomo, to wciąż sprawdza się do tego, że mamy dużo mniej możliwości używania słabości.
Dobra, naszym obecnie celem jest... O mój Boże! Ale mnie konsolki będą jebać w dupę. O mój święty Boże. Jeszcze chwilę, a przyłączę sobie konsolki na pada. Czarny... Jest czarny ekran? A wiem na czemu, bo przełączyłem sobie na Dark Souls'y 2. Jak ja sobie przełączyłem? Czekajcie. Nie, to znaczy, że muszę przełączyć się sterowanie na pad. Bo domyślnie mam w tej chwili sterowanie postacią na klawiaturze numerycznej. A jednocześnie mam ustawiony skrót klawiszowy na klawiaturze, że dwójka numeryczna mi przedstawia ten scenę na Dark Souls 2, więc uno momento potrzebuję przedstawić na to, co trzeba. A, dobra. A, te sterowanie. A, B, X, Y. Lewo, prawo, góra, tu. C-stick, lewo, prawo, góra, tu. Góra, A. Lewo, prawo, góra, tu. L, R. Z, L, Z, R. Select. Let's go! Wolałbym, żeby ruch kamery był na analogu, ale to już jest moje wybrzydzanie i narzekanie. I proszę się tym nie przejmować. Teraz wszystko widać, prawda? I nie jest za głośno, nie jest za cicho. Bo mówię, nie jestem jeszcze do końca pewien, jak to jest, czy ona nie jest przypadkiem za głośno, czy nie można by ściszyć, nie można by podgłosić i tak dalej. Nawet jak to jest build na fizyczne czy to siła ci po prostu daje mniej niż D. Jak to działało? W czwórce do mocy fizycznej chwili daje się siła plus 2 dex. Siła się opłaca przy... Okej, to ma... Wytłumaczenie ma sens. Ale nie do końca podoba mi się, że to rzeczywiście tak działało. Czy Affinity też nie wpływa na koszty many? Czy to już mylę z piątką w tej chwili? Bo możliwe, że daj mi na to tylko w piątce to było. Dobra, tu są jakieś relikwie jeszcze. Smartfon. Tak! Czy ktoś powiedział przez ich własnego demona? Ale Asahi powiedziała, żeby zaczekać. Nie jestem pewien, czy to dobrze. Ciekawe, co się stało, gdy go wyprowadził rzeczywiście. Koszty używania też spadają z Affinity. I nie jestem pewien, czy nie jest takich w SNT5, że przez to są trochę zawyżone. Ale to mówię. Za dawno nie grałem. Proszę, unikaj imion, które są ofensywne. Naruszają prawa innych albo prywatne dane. Teraz się prosi o to, żeby kompletnie zignorować ostrzeżenie, które właśnie dostaliśmy. Blisko wystarczająco. Wow, is that thing actually on? Give it here. Na szczęście to się z tego skojarzy, czy się tylko z Steadpassa, więc
nie będziemy się tym przejmować. O nie, pajęczynka na ekranie. To ja biedny pocznę. Well, to już dość większy problem. Megaman 12. Jak to było? Wszystkie te wspaniałe gry, które wyszły na pokazie Capcomu? Nie muszę odpowiadać. Doesn't sound right to me at all. Hey, is it okay if I keep calling you Nanashi? Kind of like our own special thing, you know? Jasne. Nanashi was a half-assed name in the first place. Calling an orphan no name? I'll make sure everyone respects your decision and calls you that from here on out. Fuck. Nie chcę, żeby oni tak do mnie mówili. Mogłem popełnić błąd. Błędy zostały popełnione. Edycik. Wydaje mi się, że relikwie wciąż trzeba sprzedawać, tak jeszcze odnośnie wcześniejszego pytania. Tylko, że teraz po prostu pokazuje, ile za nie dostaniemy w momencie, kiedy je zbierzemy. Coś ten deseń. A to zobaczymy jeszcze. This blade's been my companion for over 20 years now. Yes. Speaking of, how old are you cadets now? We're both 15. Mogliby być moimi dziećmi, znasz co? In times, that's when children would undergo the Genpuku coming of age ceremony. Are you saying we're old enough to be full-fledged hunters? Nie. Almost. Neither of you are quite ready. Musicie najpierw przejść egzamin. Still much for you two to learn, like history. In fact, I think a lesson is in order. Oh boy. Let's get history. The shadow of the firmament seems appropriate. Posłuchajmy o historii z Center 4. Jakby się nie pamiętali. 25 years ago, the world was hardly perfect before it all. Czyli 2013? 10 lat temu. But there was at least some semblance of peace. Od 10 lat żyjemy z demonami. Monkaes. Chaos ensued. And in a state of panic, the nations took extreme measures. The world was engulfed in nuclear flames. Pamiętajcie, jak tylko zaczną się jakieś większe problemy, to wróg i do atomówki. One young man and the city's guardian deity, Masakata. Together, they transformed into the firmament and shielded the city just before the missiles struck. If that's the magician's sposób, tak stało się stolicą świata. Saying that the angels were behind the catastrophe, and in time, this incident came to be known as God's plan. Boicie, że taka apokalipsa była? The firmament saved Tokyo from destruction. It also brought about a new threat. Synem rybaka? Trapped inside with us. You two know full well what a terrible threat demons pose to humans. Znaczy, zależy jakie demony, prawda? Zjadanie. So humanity's struggle for survival continued within Tokyo. We were not powerless, however. We had the means to use our enemy to our advantage. The demon summoning program allowed us to command demons. Fighting fire with fire. Zacząłem się zastanawiać, co ja takiego zrobiłem, poza tym, że się ogoliłem. Och, dziękuję. UW. Jedne, co się ogoliłem, bo zacząłem zaczesywać włosy tak bardziej do tyłu. Wyglądam to lepiej. Jak z wieloma innymi rzeczami, zawsze słyszę dwie skrajne wersje. Ja zawsze jak na siebie patrzę tak w pełni ogolonego, to mam takie baby face. Zabierzcie to. Nie mogę na siebie patrzeć, jak mam baby face. Samuraje? Czy to wy? Nie, nie ty samuraju. Samuraje? We fought back with our demons, of course,
but were severely outmatched. Didn't stand a chance. So we fled back down the Sky Tower with our tails between our legs. The man is there, and you're always there. It became clear then that escape wasn't an option. The dark city of Tokyo was all that remained to us. Time passed, and people started splitting off into disparate factions. Pamiętacie te wspaniałe wieże i medu, pewnie? Yep, the Ashura Kai, the Ring of Gaia, and of course, the Hunters. A ten najpierw przeszypaj na łyso. Bardzo nie lubię tak bardzo na krótko. Za każdym razem, kiedy widzę swoje zdjęcia w krótkich włosach, to jest takie nigdy więcej. O, mamy 15 lat, jesteśmy dorośli! Goddammit. Good. Always keep that in mind. Cadets. Czasami sobie myślę, że sporo japońskich gier bardzo by zyskało, gdyby postacie dostały jakieś 7 lat więcej niż mają. Jakby już nawet nie chodzi mi o to, że nie wiem, 8-letni walczący geniusze, tak? Ale nawet jakieś takie postacie w wieku 17-19 lat często dużo lepiej by wyszły fabularnie, gdyby były tak właśnie w takim już dojrzałym, ale młodym wieku. Now the liberator of Tokyo. Ain't a place in Tokyo not a buzz about that boy. And for good reason. Can you imagine meeting Flynn, Nanashi? That'd be so cool. Tak, na pewno byłoby to fajne. W końcu byłem to ja sam, znasz co? Right? It'd be a once in a lifetime deal. Nie, nie, spokojnie. My nie jesteśmy Flynnem. Ja byłem Flynnem, ale my nie byliśmy Flynnem. Kiedyś nie chciałem goić wąsów i brody, bo to oznaka męskości. Kiedyś wyglądałem jak typowy wujek Janusz. Ja nawet wiem po sobie, że nie za bardzo mogę zapuszczać zarost jakoś tak bardzo, bo absolutnie okropnie leży na twarzy, że tak tujmy. No, moglibyśmy pozbyć się tego filmamentu z góry. Nie ukrywam. Tylko przeszkadza w podziwianiu. Hey there, Nakari. Looks like quite a haul. Yes, it was a good day. Pełno relikwii. Pełno demonów. Watch out, Nakari! Na szczęście Nakari jest na tyle kompetentny, żeby sobie radzić z jakimiś formulami. Znaczy ja też zazwyczaj czuję się lepiej, ale jednocześnie wiem, że nie wygląda to jakoś bardzo estetycznie, tak powiem. No to wcale nie jest tak, że wychodzi lenistwo czy coś. Ani trochę. Thank you, sir. You have my word. No demons will breach the underground, sir. Not on my watch. O, a przed chwilą to co? We're counting on you. Przed chwilą się nie liczyło. Przysięgam. That's enough excitement for one day. I think we can call it quits early. Ale to był najszybciej zrobiony quest mojego życia. Trochę kasy wpadło. 8 expa. What a day. Here. Turn in the relics you found. Keep the maka as allowance. A live broadcast is airing at the Hunter Association tomorrow morning. Don't be late. Until then, dismissed. Weźcie, bo jeszcze wiesz, żeby nagle uzyskam kontrolę nad postacią. Hey, Nanashi, wanna sell off these relics before we turn in for the night? Nie, bo będę musiał się z nią podzielić, więc zrobię to samemu. Jak ona już sobie pójdzie. Mamy menu, możemy zapisywać, czytywać, możemy mieć dostęp do questów z poziomu menu. Doskonale. Pominąłem mapę, doskonale. Bo chciałem otworzyć menu.
Możemy też najwyraźniej atakować. Tu jest mapa. Znaczy mapa menu. Co my tu mamy? Mamy umiejętności, a raczej ich na razie nie mamy. Coś mi tu nie pasuje. Chyba wiem, co mi tu nie pasuje. Od razu. Jakiś build jest planowany. Chodzi ci, żeby zagrać się znowu pod magię? Ale jednocześnie pamiętam, że coś z magią było nie tak w SMT 4 Apokalipsy i coś mi z nią nie pasowało i wcale nie było to Affinity System. Głośnik jest. Dobra, co my w ogóle mamy? Przedmiotów mamy... Nic. Mamy jednogwiazdkowy szajs. Cennych rzeczy mamy nasz identyfikator i zepsuty smartfon. W naszej drużynie jest cały Sławemen. Mamy takie ładne statystyki. I jednego pięknego nula na początek. Mamy sztylet, mamy pistolet z soką, mamy naboje FMJ. I zestaw pancerza łowcy. Wraz z kolczykiem. Mamy opis questa, który zrobiliśmy. A, trzygwiazdkowy quest na zbieranie relikwii. To było trudne. Sokom. God damn it. Ciągle pada. Też bym sobie chciał, bo tak patrzę za okno i mam wrażenie, że się od jakiegoś czasu zbiera. A w playlogu możemy sobie przeżyć takie... powiedzmy bardziej zapiski z naszej gry. Ile graliśmy, ile zdobyliśmy kasy, ile zdobyliśmy relikwii, ile razy się zamachnęliśmy mieczem, bo czemu nie? Beautiful. Moim zdaniem tak się powinniśmy do tej pory poruszać tylko. W żaden inny sposób. To prawie jak w automacie, gdzie można się poruszać praktycznie tylko trainując ataki dzidą. Całą grę. Znaczy, powiem tak, gdybym to robił dla siebie, to może mógłbym to zrobić. Nie chcę mimo wszystko was aż tak bardzo dręczyć, bo wiem, że to jednak byłoby dość mozolne. Możemy sobie zapisać, żeby nie powtarzać. Wiem, że większość tego, co do tej pory było, to właśnie dialogi, więc można by to skipnąć jeszcze, ale i tak wolę zapisać. Możemy wczytać, możemy zmienić ustawienie audio, ale chyba są ok. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I możemy zmienić poziom trudności. Kojarzę, że SMT 4 Apokalipsy nie ma tego problemu, że jak zmienimy poziom trudności, to już nie możemy wrócić na poprzedni. I wiem, że ludzie to wykorzystują z kompendium, bo na poziomie World kompendium jest 3 razy droższe, więc jak korzysta się z kompendium, to wchodzi się na konflikt, wykupuje się rzeczy i wraca się na Wara. O, ale to oszustwo. O, oszustwem jest to, że gra wymaga od nas ten płacenia 3 razy tyle. Mamy jakiegoś rzemieślnika, naprawiają tu relikwie. No, chcesz może nas je odkupić? Nie. No już to swoje exploit. Jak zapytasz kogoś, to powie ci, że jest to oszustwo. O nie, aż mi się przypomniało. Możemy też kupić? Najwyraźniej nie. God damn it. Hej, no przecież byliśmy ten. Byliśmy zbierać jakieś bronie. Czemu jeszcze nie mają? Dobra. Tutaj jest sklep z przedmiotami. Okej. Okay. Typkarka może ocenić relikwie, które znaleźliśmy i je od nas odkupić. Na szczęście robi to automatycznie, bez konieczności sprzedawania ich osobno jakoś, więc jest to całkiem wygodny system. No dobra, relikwie mamy z głowy.
możemy jeszcze zobaczyć. No i krasnął. Szeroka jest zajść policją Tokio, ale teraz dzięki Flynnowi już nie są rzeczą. O, Flynn jest taki ładny bohaterem, o, chcę za niego wyjść, o. Zacznij mój śmiesz w sobie ręcznik. Mam, a co? MF do wycinania rączek. Nie, żarty żartami, ale jak to jakieś gorętsze dni, to nie wyobrażam sobie teraz siedzieć bez ręcznika. Pojawia się nagle w Tokio, ale daje już tam tyle nadziei. Wciąż jest to niebezpiecznie, ale Flynn na pewno staje, że wszystko będzie lepsze. Wszyscy wierzą w Flynna. O, dzięki mojemu chłopakowi i temu, że pracuję jako łowca, możemy sobie pozwolić na futra. Ech, priorytety. Znaczy no, ja nie będę nikomu odmawiał, no jeżeli chcą, to przecież mogą, tak? Podziemne przejście Kinshicho. To nic nie ma. Nie możemy biegać niczym, prawda? Nie. Co my? Demony w kompendium. A w sumie nie wiem, czy kompendium jest jako tako dostępne dla innych. Goddammit, kamera mi się obraca po kascenkach. Moja znienawidzona mechanika. Dzisiaj demony kupuje się jako DLC-ki. Co im przypomina? Persona 3 Taktika ma mieć fabularne DLC Day One. Wspaniała rzecz. Nie wiem, kto na to wpadł, ale nie gratuluję tej osobie pomysłu. Mam nadzieję, że przemyśli swoje zachowanie. Czy ja powiedziałem Persona 3 Taktika? Nie wykorzystam, że powiedziałem Persona 3 Taktika. Doskonale! Za dużo myślenia o Personie 3 tej dobrej. O, widziałem, że już ludzie narzekają, że na pewno nie kupię, bo nie będzie The Answer. To nie jest coś, czego się spodziewałem się usłyszeć nawet po fanach. Jutro będzie zebranie. Pewnie chodzi o Flynna. Wow! Ej, słuchajcie, a wiecie, że istnieje ktoś taki jak Flynn? Szefa nie ma, był bardzo zajęty, więc jeżeli to nieważne, przyjdźmy jutro. No dobra, nie to nie. Tak będziemy też mogli dostarczać rzeczy do Challenge Questów i się leczyć, to jeszcze. Na razie nie potrzebujemy się leczyć. Za darmo? Panie! Za darmo zawsze bierę. Waveman wyleczył się. Zanim ktoś zasugeruje, nie planuję wrzucać słowa mentę jako... Sound alert, I got fucking damage. Aczkolwiek bardzo się cieszę, że się rozumiemy, jeżeli chodzi o to, jak śmieszne jest słowa mentę. A jasne, z chęcią się dowiem, ale obawiam się, że... Nie mamy jak, bo o, wszędzie demona, my nie mamy własnych demonów. Dajcie mi złapać własnego demona. Chłop ma własnego krasnala, tylko tym razem nie skrzata, tylko dosłownie krasnala. Ze zniewolonym krasnalem gadać nie będę. Tam chyba nie przejdę na razie. Nie wygląda, żebym przeszedł. Sam żelmę. Wiem wszystko o tobie, ale nie przejmę się tym. Jestem tylko kupcem, kupuję klejnoty. Klejnoty. Moglibyśmy kupić u niego Bad Chain, Great Chakry, klejnoty kompletnego leczenia. Na szczęście obecnie na ich sens nie stać. Low level rany. Czasami low level rany są interesujące. I nie miałbym nic przeciwko robieniu takowych. Hej, kam, mogę wyjść? Tak. Chyba nie wyjdziemy.
Czasami są też gry, które nie pozwalają robić low level runów za bardzo. Cześć, Honokos. Drzwi są zamknięte. Okej, jestem chyba nieogarnięty, bo zastanawiam się, gdzie jeszcze nas nie było. Tutaj? Chyba tutaj. Yep, tutaj byliśmy. Za każdym razem, kiedy kamera się obraca po kartce, łapi się na tym dokładnie tak samo mocno. Zanim zapytacie, ile razy można, moja odpowiedź będzie tak. W TS-ach mam ten problem, że często jest tak, że przy przejściu z jednego ekranu na drugi też się właśnie w ten sposób obraca. I potrafię wejść i wyjść tuż po sobie. No, demony są straszne, ale dzięki Flynnowi nie będą straszne. Wow. Widzicie, jaką sobie renomę wyrobiliśmy? Dobra, na pewno tutaj nas jeszcze nie było. Tutaj byliśmy. Jesus Christ. Na dole nas nie było. I bifa na dole też byliśmy. Dobra, tu nas ewidentnie nie było. Przysięgam, nie obijam się. Ja tylko pilnuję. Czego pilnujesz? Skrzynek? Patrzcie, jak pilnuje skrzynek. Siema, jak ci idzie pilnowanie? Kolego? Kolego, jak tam pilnujesz? Dobrze jest? Ciężka praca? Cieszę się, że ciężko pracujesz. Ej, słyszeliście? Musimy zgłosić, że ktoś okradł ich z zapasów. Słyszałeś? Okradziono cię z zapasów. Czemu nic nie robisz? Kolego? Halo? Dobra, nie, to nie. Jak dają to biedę? Jakby... Złota zasada każdego JRPG-a. Jeżeli jest jakaś, jakieś otwarte pomieszczenie, to można do niego wejść i zajmować rzeczy z niego. Duh. Czemu tutaj leżą luzem relikwie? Zawsze to kasy. O, przy okazji fajnie, że na mapie pokazuje miejsce, do którego musimy się udać. To czerwoną flagą zaznaczone. A Fentarz zezwolicie, ale... Mój chłopak mówi, że chce być jak on. Zgadza się, byłem zajebisty, jak jeszcze robiłem tamte streamy. A potem stałem się papieżem i przestałem być zajebisty, wiesz co? O, papież Shinji, zawsze śmieszny. Znowu jem mięso demonów. Boję się zapytać, jakich demonów jedzą mięso. Nie jestem pewien, czy makijaż to dobra metoda walki, a już na pewno z demonami, ale to ja się znam. Kiedyś nie było miejsca w takie dla tych, którzy nic nie dawali, ale z Brynem to miejsce będzie znacznie fajniejsze. Tak było. Mam wodę, ale jedzenie jest okropne. Oby Flynn też to naprawił. No póki co to nie mamy nawet jak za bardzo czegokolwiek zbierać, bo co mamy? Ludzi, demony, nie mamy zwierząt, nie mamy upraw, bo o, firmament! Nie chcieliśmy... demoni jak mięsa, to jedzenie jakie mamy. Ben, na pewno... Och. Czuję się jakbym wszedł do jakiegoś low endingu, gdzie Flynn po prostu wszystkich zmindfuckował. A on jeszcze nie zdążył zrobić żadnego endingu. Pomocy. Asahi bardzo przykłada się do swojej pracy, ale zawsze taka była. Cześć, Asahi! Chcesz przykładać, żeby pomagać swojemu tacie? O, jesteście tacy młody, macie już 15 lat? Cztery upy jest kontynuacją Neutrala. Znaczy... Kontynuacja to...
mocne słowo jak na to, że lądujemy w jego trakcie. Bo to nie jest tak, że jesteśmy po Neutral Endingu, z tego pamiętam. Czy tu się da wejść? Nope. Pewnie z drugiej strony by się dało to otworzyć, tylko trzeba by było wejść z drugiej strony. Czy jest jak tu wejść z drugiej strony? Jakaś kratka wentylacyjna tam jest. Więc pewnie nią się da przejść. Albo tą damę po lewej otworzyć. Dobra, wszystko podwiedzane. Chodźmy. Idziemy spać? Going to bed? Guess I'll head to my room then. Good night, Nanashi. Anot. Endgame Neutral. No, było mówione, że już jest Merkaba, że jest już Lucifer. A więc wiadomo, że nie jest to, nie wiem, początek Neutral, ale jednocześnie no, rozdział na ścieżki w czwórce był dość późno, tak? Więc nie jestem pewien, czy można mówić o takim endgame już. Czemu wszyscy mówią do mnie Akira? Ja jestem sławy, man. Znaczy, co? Not yet. I hope he's not doing anything rash. What about you, Skins? Nothing. I asked the boys to check the security footage, but no luck. I don't like it, Fujiwara. This really isn't the time with all those nuclear missiles about to hit. Znaczy, no... Zawsze mogło być gorzej. Zawsze można było przypomnieć sobie Cerbera z SMT starszych. To nie brzmi dobrze. Put monitor 45's image on the main screen. It's him. Is he in Ginza? He's got Masakado's katana. Get him on the radio, now. He's not responding. Damn it. What the hell's he doing? And then Mamma Mia. I want to protect them all, no matter the cost. Come, Masakado. Come. Do. Montez? Bardzo mocny Montez. Znaczy wiem, że generalnie SMT4 ma takie dużo bardziej brutalne, groteskowe designy, ale... Nie będę kłamał, że to było creepy nawet jak na standardy SMT4. Wystarczy raz, chyba. Hey, listen. Hey, Nanashi. Hey, listen. Gotta get ready for work fast. Finally. Hurry, we're gonna be late. Don't tell me you forgot about the morning meeting. Co, planowane spotkanie? Jak ja nic nie kojarzę. Nah. You can't pull one over on me. I know something's bothering you. Out with it. To nic takiego. O, dziękuję za możliwość wyboru. O tak, pójdziemy na spotkanie. Ej, słuchajcie, miałem taki głupi sen. Nie jestem pewien, czy to jest coś, co chciałbym po prostu tak mówić. Już to kochanie. Come on! Apokalips nie jest też takie złe. Prawda? Prawda? Apokalips nie może być aż takie złe.
Prawda? Nie, no z tego co słyszałem, to Apokalips nie jest też takie złe. Co to za problem, bo iść do taty, tato podczas pracy? Aczkolwiek zawsze mam... Nie wiem, ja przynajmniej zawsze tak miałem, jak pracowałem jeszcze na kasie, że jak wchodził ktoś znajomy, to miałem w głowie taki srogi mętlik, czy zachowywać się jak pracownik do klienta, czy jak znajomy do znajomego. I zazwyczaj wychodziła z tego jakaś wybuchowa mieszanka, która brzmiała okropnie. Jak pracownik do znajomego. I myk, dyscyplinarka. Co? Rozmawiajmy z Nikalin, tak jak nam każą. Boję się Manabu. Chłopiec cały czas w pozycji przywoływania persony. A jest w SMT, boję się go. Nie chcę mówić takich rzeczy. Asaki! Iluzja wyboru. Cieszę się, że mam dużo wyboru. Uje. A jeszcze pewnie mi powiecie, że to wpływa na to, czy będę lofagiem, czy nie lofagiem. Ty to nazywasz nudne? A. A. Nie chcesz wiedzieć? Miałem porąbany sen. Dla żartu, przebrałem się za Pecorę. Jest to nie, że powiem, że widziałem gdzieś ostatnio wariację na temat tego żartu. Dobra, ale rozumiem, że od tej pory jak Asaki będzie coś twierdzić, to nie mamy w ogóle wyboru żadnego i będziemy musieli robić to, co ona nam mówi. Nie powiem, nie podoba mi się to. Good morning. Let's get right to it. We've suffered through God's plan in darkness for the last 25 years. Now, things have taken a turn for the worse. This is all the intelligence we've got so far. Merkaba and his army have taken over the Sky Tower. Merkaba, Angels? Merkaba says he's following orders directly from God. And you might remember him as one of the Angels of Death 25 years ago. Meanwhile, Lucifer is quartered at Camp Ijigaya. He plans on taking his troops to intercept the Angels. Basically, we're about to be right in the middle of a war. Ja nie zapytam, czy nie możemy ich po prostu zostawić sami sobie, ale pewnie... Pewnie skończylibyśmy na tym jeszcze gorzej niż byśmy chcieli. Flynn!
Flynn! Flynn! Keep, keep Flynn! Now it's our turn to back up Flynn. From now on, Flynn's mission is our top priority. Let's show those bastards what we're made of. We're putting all of our faith in Flynn. I'm sure he won't fail. Słynne ostatnie słowa. Teraz my nie sterujemy Flynnem, więc nie może mu się udać. Once upon a time, we humans made it to the ceiling. We made it, and they knocked us right back down to tear ourselves apart. Tokyo was left to fend for herself from the corrupt Ashurakai and the anarchists in the Ring of Gaia. But now, the Hunter Association is the only faction left. And we're fighting for freedom. I think surviving this long has earned us the right to live above the ceiling. Our freedom depends on our victory, and our victory depends on Flynn. Kojarzę skąd się głos Skinsa, tylko... Jezu, nie mogę skojarzyć z czym. Jakbym zobaczył z czym, to bym miał takie... Jezu, kurwa, oczywiście, że tak. Czyli my dostaniemy jakieś zadanie typu przynieś nam kawę. Nie mogę się doczekać. Zawsze zapominam, że gry Atlusa zawsze się tak powoli zaczynają. Czy ktokolwiek z gier SMT, Person i tak dalej zaczęła się jakoś tak bardzo szybko, bardzo mocno? Najbardziej trójka chyba, przy czym no to też jednak chwilę trzeba było połazić, pogadać. DDS-y w DDS Play nie grałem. Od biedy można powiedzieć, że Devil Survivory, bo tam też w miarę szybko się coś dzieje. Wychodźmy. DDS 1 się długo zaczyna. Nie wiem jak te pierwsze persony też. Bo... Jezu, ja kiedyś słyszałem pierwszą personę, ale było to 100 lat temu. I za cholerę nie pamiętam jak to szło. Ale bym sobie zapisał w terminalu. Ale nie mogę zapisać w terminalu. Czy ja przynajmniej tu gdzieś chciałem? Chyba tak. Jak jeszcze raz pójdę i tam gdzieś chciałem, to pewnie zrobię sobie krzywdę. Moja orientacja w terenie jest bardzo okropna. Człowiek za bardzo się przyzwyczaja do tego, że w kółko robi to samo, jako jedna z opcji. A jako druga z opcji jest to, że zawsze ma na mapie zaznaczone rzeczy. I przez to jakoś tak człowiek się bardzo przyzwyczaja do dobrego i pytanie jak tego brakuje, to ma takie Pamiętam jaki miałem przez to problem z lampą w oczy, kiedy był ten segment, że nie było fast travelu. Przecież to była kompletna katastrofa wtedy. Okej, to teraz jak mamy sobie poradzić? Out here is demon territory. As you know, they'll attack on sight. Yep. Might only be cadets, but I think it's time you learn to defend yourselves. Aha. Whoa, aren't you skipping a few steps? They don't even have their own phones. Jak to nie, ja mam. Sure. You're only considered a hunter when you can wield demons. And that means having a phone with the demon summoning program installed. I'm not telling them to go look for trouble. Not without smartphones. Tak, jak sugestia? They should be able to hold their own if shit hits the fan. Gówno uderzyło w wiatek. Zawsze będzie mi się ten tekst kojarzył z tym wspaniałym, dosłownym wykonaniem tego tekstu. Gdzie bodaj w samolocie dosłowne gówno trafiło w dosłowny wiatek.
I rozbryzgło się po całej kabinie. Consider this a broad overview on the basics of battle. Manabu będzie się mi opiekował. Nie brzmi to bezpiecznie, ale. So it's about as ideal as conditions can get for you. Okej, czyli musimy zobaczyć się parę walk. Kiedy będziemy zbierzać się. Alright, I'll teach. Boys got your back, so feel free to go all out. Nie, żebyśmy mieli jakieś dużo opcji w tej chwili. Wejście w kontakt z przeciwnikiem rozpocznie walkę. Jeżeli wciśniemy X, aby zatkować, zanim nas dotknął, to nie przewinąłem, bo myślałem, że przewinie się wciskając A. Ja fucking damn it. Czyli pewnie po prostu będziemy mieli inicjatywę, jak zejdziemy przeciwnika od tyłu. Okej, okay, czyli tym atakujemy. Hello. Jasne, zaszkodzić nie zaszkodzi. Nie grałem w SMT żadne już za długo, więc przyda się. My przeciwnicy mamy tury na przemian, teraz jest moja tura. Ilość akcji jest pełną rogu niebieskimi ikonami tur. Obecnie jest jedna ikona, co oznacza, że możemy wykonać jedną akcję. Jest ona siłą wymuszona w tej chwili jako atak. Nie mogliśmy wykonać strzału. Zatkowaliśmy przeciwnika, wykorzystaliśmy jego słabość. Katakirawa jest podatna na normalne ataki. Jeżeli konkurs śni, to znaczy, że mamy jeszcze dodatkowe pół akcji, które możemy wykorzystać jako pełną akcję. W tym przypadku słabością są zwyczajne ataki fizyczne. Typ przeciwnika jedynie, by the way. Kończyłeś nasze tury, teraz tura przeciwnika. A inni przeciwnicy będą mieli inne słabości, na przykład lód. Jeżeli trafimy w coś, to nie jest słabością, albo, a odpornością, to możemy stracić turę. Podłując albo używając ataku, który jest blokowany, też stracimy turę. Przeciwników też się to tyczy. Na szczęście na razie przeciwnicy nie mogą wykorzystywać naszych słabości, bo ich nie mamy. Wyobraźcie sobie, żeby tak nie krytła ta szlurwa. Hello? Stynowana walczość też powiesi od Tokio szwórce? Możliwe. To no wtedy siłą rzeczy musiałby być nieco silniejszy niż tutaj. Jasne. Nie jest tak źle. Jeszcze jakby Asaki mi pomagała, to już w ogóle byłbym szczęśliwy. Ach, bardzo dużo omegam. Ta barierka, przez którą nie przejdziemy. Na szczęście jak podejdziemy, to się zaznacza na mapie. Chcesz się odwrócić? Chyba nie chcesz się odwrócić. Zabij na sobie one hit kill? W żadnym Saint Jenny by cześć nie zabili na pierwszej lokacji. Pewne akcje takie jak wykorzystywanie słabości dają nam status śmirk. Po śmirku ataki mają co prostu szansę na trafienie i zawsze są pytaniami krytycznymi. Jeżeli mamy śmirk, to przeciwnicy nie mogą nas krytować ani wykorzystać naszej słabości. Śmierć kończy się po ataku, po paru turach, albo jeżeli dostajemy statusem. Aby dostać śmierka, najlepiej jest wykorzystywać słabości, trafiać krytkami, blokować, odbijać albo zastosować ataki przeciwnika. Absorbować. Będę cię bił. Mi śmierki nie wchodzą. Poziom? Nie, jeszcze 4 expa. Nikali będzie na nas czekał przy fontannie. Podejrzewam, że jakby bardzo mi zależało, to jeszcze moglibyśmy z jakimś demonem zawalczyć, zanim pójdziemy dalej. Aż na pewno możemy skrzynkę ogarnąć w tak zwanym międzyczasie. Dużo leczenia. Nice. To jakaś bariera z kryształem.
zobaczywe drzewo w jego centrum jest rdzeń i atakując go możemy przejść. Nice. Ej, skrzynka. A nie, nie skrzynka, relikwie. Ja... Póki jeszcze tu jestem, to chcę ten, ale chcę pozwiedzać tak ładnie. Jestem z tych ludzi, którzy jak widzą mapę, to mają chorą tendencję do zbierania jej na tyle, na ile się da. O, śmieci. Doskonale. Zawsze marzę o tym, żeby zbierać śmieci. Ha, ha, ha. Pamiętam jak w SMT, w finalu czwórce tak było w tym DS-owym, że była mapa do uzupełniania. To też bardzo mocno ją męczyłem. Czy mogę go zignorować? Teoretycznie mogę. Czy to prowadzi? Kurwa. Nie chciałem tu być. Ja walczyć z każdym przeciwnikiem to może nie, chociaż też zależy od gry. To gry, w których będę walczył dosłownie z każdym na mapie. Są gry, w których nie odważę się walczyć z każdym na mapie, bo jest ich za dużo. A potem narzekam, o kolegowie, jestem jakieś 50 poziomów za nisko na ostatniego bossa. O, cześć, ty berseria. Znaczy co? Nie, serio, w berserii byłem o jakieś 20 poziomów za nisko na ostatniego bossa, bo generalnie omijałem przeciwników. A też kwestia, że nie będę kłamał, dość mocno nie ogarniałem systemu kombosów i... Przez to walki mi schodziły dużo dłużej, nie chciało mi się poświęcać czasu na walki, aż tyle. I Bifo mnie teraz nie przypuści. Okej. Śmiechnąłbym, gdyby mnie nie przypuścił. Tym życiem Fairy Fence nie jestem zagrać bez OPDLC armorów. Mi raczej jakieś DLC-kowe rzeczy zazwyczaj nie są potrzebne, chyba że uznaję, że o, dzisiaj jest dzień, kiedy gram na Maddeningu w tego, w Fire Emblema. Ale no to też byłby Maddening, więc to się nie liczy. Dla mnie Maddening w Fire Emblemach nigdy nie jest poziomem trudności na pierwsze przejście, że tak to ujmę. O, dewinka. Mogę po nie wejść. Nice. Skrzynka. Nice. I przy okazji sobie obokuję przejście. Nice'u, nice'u. Tam widziałem, że jakaś blokada była dalej, więc chyba już dalej nie przejdziemy bez zagadywania do naszego szefa. Nie umie się bawić. Ja mogę, zapisywać się poza tym? Mogę. Nice. DS2 to... What? Tak, sosy dwa nie są trudne. Powiedział człowiek, który jako jedynej części na streamach nie przeszedł dwójki, wiem, cicho bądźcie. Znaczy przeszedłem, ale nie DLC. DLC jest wkurwiająca, nie trudne. Zobaczycie, przy tym przejściu, które teraz mamy, na pewno przejdę. Nie, nie było. To nie wygląda jak demonskie mi powinniśmy teraz walczyć. To zdecydowanie nie wygląda jak demony, z którymi powinniśmy teraz walczyć. Bo przyszedł hrabia piekieł. My soldiers and I find our stomachs howling with hunger.
I digress. Word is, you humans have started feasting on the flesh of demons. I can't Hulk say E.T.? It's just a law of nature that the strong rule the weak. It's a dog-eat-dog world, after all. To pies je pies świat. Tak było. Nie jestem pewien, że poradzimy sobie z takimi zastępami demonów. Okej. Which means weaklings like you will be food for the strong. Nie, oddam sobie radę, zobaczycie. To tylko 6 dekrabi, 2 legiony, jadam, ale... Tylko na 20 poziomie. Damy radę, fajnie będzie. Patrzcie teraz. Dobra próba. O nie. Oh no! Anyway. Dziękuję mi jakiegoś sandaleta typu cywikowego tego. Victory Fanfare. Przechnę Nikali. Au. Zawsze widziałem, że chaos jest przyczyną postępu. Dobrze nie powiedział you demon. Można powiedzieć, że taka reguła natury. Głos są kapkę za cicho. Nie wykluczam. Ale to bym musiał osobno zmienić się przy okazji jakiś odwiedzin w settingsach. Nie wiem, jak patrzę po swoich HP-kach po tym Adji, to chyba nie mamy już po czym biegać, bo jesteśmy jednym wielkim węgielkiem. Umrzemy? Ej, nie miałem tego na myśli aż tak dosłownie. To co, Dark Souls 2? Jest to. A propos zagłośnych alertów, holy fuck. Będę musiał pamiętać, żeby ściszyć rzeczy. Będę musiał o tym pamiętać. Mam 2 sandalety. Biorąc pod uwagę, jakie głośności są, to będę musiał nad tym popracować jeszcze. Customowe alerty w
sandale, tak w dashboardzie mogłem sobie wybrać jakieś, które już były gdzieś tam w systemie i je ustawić. Jesteśmy dosłownie w piekle. Czemu jesteśmy dosłownie w piekle? Czym ja sobie zasłużyłem, żeby być w piekle? Chciałem z nim pogadać, nie mogłem. Jak przybiegłem, to Sandor mnie zagadał. To za chuje. Jeszcze kamera, która się sama obraca. Najgorzej! Yamato Hirasaka, czy to nie jest mniej więcej ta sama nazwa, która była używana w Persona 4 Golden w okolicach Truendingu? Ogrywałeś kiedyś, przeszedłeś Apo. Tak jak mówiłem na początku streama, gdzieś mniej więcej między 30 a 40 poziomem przerwałem i pewnie. Może jakbym gdzieś tam głęboko poszukał, to znalazłbym ten zapis, ale nie wiem przy którym formacie mi go chciało. W każdym razie no parę godzin mam przegrane, więc to nie jest tak, że robię kompletnie na ślepo. Aczkolwiek było to też dość dawno, więc nie pamiętam aż tyle. Inna sprawa, że to czytałem na TV, to pewnie też nie jest tak, że nie znam fabuły. Ale nie znam jej też dokładnie ani nic takiego, więc... Jestem na pół ślepo, to jest chyba najlepsze określenie. Meto, prosto do piekła. Consider this a kindness. There's no hope for you. Not if you ignore me. Nothing but despair lies ahead. If you want to right the wrong done to you, well, I am your last best hope. A propos kamerki. Mam nadzieję, że nic nie rozjebie w ten sposób. Ale ogólnie z tym rozmytym tłem jako tako. To jest taki fajny oprogramowanie GeForce, które mi to umożliwia. I teraz boję się, że jak to zmieni, to wszystko mi się wywali. Ale jest też możliwość usuwania tła. I z jednej strony jest to fajna opcja. Z drugiej strony... Wydaje mi się, że możecie dostrzegać pewien problem, który z tego wynika. Dlatego pozostaję przy rozmyciu. Znaczy podejrzewam, że musiałbym albo mieć kamerkę lepszej jakości, albo lepiej siebie oświetlić, albo mieć jakieś rozsądniejsze tło za sobą, żeby to jakoś ładnie działało. To rozmycie w najgorszym wypadku rozmyje mi trochę rękę, co zresztą widać na palcach w tej chwili. Ale to jest na pewno dużo lepsze niż takie kompletne wycinanie, jak przed chwilą było. Także może jeżeli kiedyś się zdecyduję zainwestować w lepszą kamerkę, to rzeczywiście mógłbym się nad tym zastanawiać. A tak na razie, no zmycie jest okej. Okay. O, nie widać co tam z tyłu leży. Nope. Seems I was mistaken about you then. I have no use for those who flee truth. Let this place be your grave. Well? Szybka taka. Idziemy do pierwszego endingu. Sylwia wspomniała, to jest Survivorze 2, bo bardzo podobny motyw, że jeżeli odpowiadało się na pytanie, czy chcesz zmienić swój los przecząco, no, odpowiednio duże razy, to można było grzecznie i kulturalnie załapać Game Overa. To co, Ligusia? Come on. Nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem w Liżmę. Tak. Specjalnie powiedziałem liczbę. To wcale nie jest tak, że za dużo żartów typu Godem Mauda
Tak od razu od jakiegoś czasu? Ani trochę. Dobra, czas skipować. Chciałbym, żeby dało się skipować całe scenki, ale to już odrobinę za dużo wymagam, I guess. Co na pewno mogę zrobić, to jeszcze przyspieszyć emulator. Ha, ha, ha. Ostatnio miałem świetny pomysł w ogóle, bo ustawiłem na emulatorze, że ma nie mieć w ogóle limitu prędkości. I wtedy jak emulator nie miał limitu prędkości, to mój komputer stwierdził, że on kategorycznie odmawia jakiejkolwiek współpracy ze mną. Nie dziwię się, biorąc pod uwagę, że cała moc obliczeniowa została przerzucona na obsługę emulatora. Ale nie ukrywam, nie była to najrozsądniejsza z moich decyzji życiowych. I nigdy więcej tego nie zrobię, I guess. Zero, can you hear me? Tak. Tym razem nie będę kłamał, że nie słyszę. Cześć, Dagda. About time someone with some sense showed up. I am Dagda. Welcome to Yomatsu Hirasaka. Scenic road to the underworld. Nie ukrywam, rzeczywiście urokliwa. And that friend of yours is next in line. You've accomplished nothing in the admittedly short span of your life. Czuję się personalnie atakowany, bo to też może się odnosić do mojego prawdziwego co? But together, we could change that. Właśnie też mi się wydaje, że Yomatsu Hirasaka było w Persona 4 i to ogólnie jest motyw z japońskiej mitologii. It's your call. All I need is your name. Kiedy ostatni raz podanie swojego imienia demonowi się źle skończyło? Ale jeszcześmy mieli wielki wybór w tym momencie. Chłop, co dał mi ekspa? To za gigachat? Holy fuck. Trzy pełne poziomy. To mnie ominęło. Nie byłeś jeszcze, jak zaliczyłem Game Overa? Zgaduję, że nie było cię, jak zaliczyłem Game Overa, więc... Ale zaliczyłem Game Overa. Bo powiedziałem tak, żeby się pierdolił grzecznie i kulturalnie. Jasne, powiedz mi rozdawanie statystyk. Kiedy sławę, man, dostaje poziom, możesz podbić jego statystyki. Możesz je wydać w dowolny sposób, 5 statystyk. Siła wpływa na siłę normalnych ataków i umiejętności fizycznych. Dexterity wpływa na siłę ataków pistoletem i umiejętności pistoletów. Magia na magię. Agility wpływa na celność, uniki, kolejność tur i szansę ucieczki. Luck na kryty i leczenie statusów. Jakiś pomysł na build. Najgorsze jest to, że jak na to patrzę, to magia ma najwięcej sensu, bo jednocześnie dostajemy 6 żywiołów, bo Apokalips ma bodajże... Jeżeli dobrze pamiętam, w Apokalips Hama i Mudo działają tak, że zadają obrażenia, a ze Śmirkiem instakillują, coś takiego. Więc efektywnie mamy 6 żywiołów zamiast 4, co biorąc pod uwagę, że system Affinity wcale nie jest zaletą. Znaczy co? Oglądałem taki jeden Pożałuję, że to mówię, ale jaki? Co w nim było takiego śmiesznego, Sylwia? Opowiedz mi o tym. Bo aż się boję. Na maksa po prostu. No czyli typowa Unga.
Najgorsze jest to, że jak na to patrzę, to mam takie, że może nie poszedłbym tym razem w siłę. Znaczy nie poszedłbym po prostu w magię. Ale... okropnie bym się czuł z tym, że musiałbym oddzielać staty w Dexaj w siłę. Dajesz full Dexa. To ja casual jestem? Cieszę się, że się rozumiemy. Always lucky. Nah. Skończy się tak samo jak zawsze. And a little something for me. You're now my own personal godslayer. Jakby ktoś nie zauważył, to obok imienia naszego, czyli Swaveman, był dodany już tytuł Godslayer. Agility na pewno by się... przecież to nie jest tak, że nie będę trafił, dlatego że nie ma agility, prawda? Prawda, samuraju? To nie jest tak, że nie będę trafiał przez to, że nie ma agility, prawda? Prawda? From this moment forward, you're nothing but a puppet. My puppet. Jak już mówiłem, deal z demonami zawsze kończy się bardzo dobrze. Z drugiej strony. Fuck! Jeżeli alternatywą jest po prostu śmierć. Są rzeczy gorsze niż śmierć. Chłop tam na smartfona naprawił. Absolutny szaleniec. Dawaj samuraju. Mama da melecha do pobicia. To im przypomina, że przez to pierwsza walka może być trochę trudna. Bo wydaje mi się, że mimo tego, że rozdaliśmy punkty w magii, to nie będziemy mieli, well, magii do użycia. Czy przywoływanie demonów czyjś nie jest wystarczająco niebezpieczne? Tak? A co? Down here, in your little demon summoning device. Hej, Kadagda, co tam? Fajne nowe mieszkanko sobie znalazł. Żyje w moim smartfonie i nie płaci czynszu. Good as new. As god of knowledge, fixing such a thing is but a simple task. A nie, w twoich czasach były smartfony? Just as your friend there tried and failed to do. Duke's up, kid. Didn't bring you back to keep dying at the hands of some scrub. Ale pojechał po Adamelechu. Stwierdzenie, że jesteśmy żywi, może być trochę na wyrost, ale nie przyjmujmy się takim drobiazgiem. I zaraz pewnie zrobili to samo. Okej, zobaczmy. Centaur. Nice. No
skąd on się tu wziął? Ej, mamy buffu. Nice. A nie, bot centaur. To wiele wyjaśnia. Oh well. Ej, działa. Śmirk. Nie mamy za to magii na protagoniście. A. I can't. To się musiało tak skończyć, prawda? Nie, nie gram na Apo. Gram na łoże, bo nie Andersaków. Au. Oni krytują. Jestem memowany. Jestem bardzo mocno memowany w tym momencie. O wow, pozbyliśmy się jednego z regionów. Medycynka na centaura. Czy ja na pewno nie włączyłem Apo? Bo zaczyna się zastanawiać. Nie mam go nawet, wiem! I to jest najgorsze! Oh my. Oh my. I sense the seething rage of a god behind that newfound power of yours. Seems I've lost my appetite. Think I'll take my leave now. Może to i lepiej. Dużo expa. Pada nie na poziom, ale dużo. Z góry mówię, Asaki. Nie pytaj. Nie pytaj. Manabu nie będzie mi absolutnie szkoda. Nikariego już jak najbardziej. Nie no, przecież nie zostawię jak tak płaczę. Ale wszystko w porządku. O, kompletnie brzmiało, jak było wszystko w porządku. Spoko. Pierwsza zasada. Nie pytaj. I'll use Nikari's phone to text the association. Let them know what happened. Let's get back to Kinchicho. We should tell Dad ourselves. Nie szans powiedzieć o poziomie trudności. Nie mam w ogóle DLC-ka, który zawiera poziom trudności Paradise i Apocalypse. Więc gram na najwyższym normalnie dostępnym poziomie, jakim jest War. Jestem skotochymalcem w siodeczku. Wait, you were able to summon demons. I guess that phone wasn't broken? I couldn't even get the program to work. I know what I need to do now, Nanashi. Come on, let's go see my dad. Boss. O, teraz to szef, ej? Czy ja ma... W sumie. Raczej się tutaj za darmo. Więc... Tak, zjem to, nie przejmuj się, Dagda. To ciebie to obchodzi, co ja jem. Pogadajmy z szefem. Z wielkim szefem. A poza tym, że ktoś nie żyje. Spokojnie, Sylwio. Ja prawie nikogo ze ten też nie pamiętam. Just take it easy. Dad, I mean, boss. I need to talk to you about something. What is it? Please, make us official hunters. Nie, pojebało cię.
summon demons, and now I have Nikari's phone. I can fight. We need to become hunters, if only to honor Nikari and Manabu. Nie chcę, żebyś walczyła, bo jesteś moją córką. Tokyo into a war zone. You're going to need as many hunters as you can get. That isn't something you should have to worry about. I never asked you to be hunters, damn it. What is your problem? Enough, Asahi. Hand over Nakari's phone. Jeszcze niech tupnie nóżką i wybiegnie. God fucking damn it. Into her, Nanashi. Przemyślę to. Muszę przyznać, że jak do tej pory bardzo podoba mi się swoboda, wolność wyboru, którą gra nam daje. O, jak ojciec może nie być dumny z tego, że jego córka chce iść się zabić? Znaczy, może nie zabić, ale... Mamy do czynienia z nastolatkami. Samo to. Weźmy własne demony. Ja już mam. Potrzebuję przynajmniej trzech demonów. Pytanie za 100 punktów. Czy Asahi też może mieć własne demony? Bo ma telefon, który mówiła, że nie działa. Hejka! Hey, I can't let you be out here. Head back inside. O, tam gadasz głupoty. You're Nikari's cadets. I heard what happened. Lost a good man today. To bójmy dalej. So you want to collect demons and become hunters to honor Nikari. I see. That's pretty admirable. Okay, hurry up then. And stay where I can see you. To absolutnie. Absolutnie niebezpieczne, ale cieszę się, że... Udało nam się go przekonać do naszych racji. A potem jakby dzieciom coś się stało, to będzie, nie, to nie moja wina, przecież ja nic nie zrobiłem. Absolutnie nic nie zrobiłem. Podczas walki możemy rozmawiać, jada. Nic, czego byśmy już nie wiedzieli jako gracze SMT. Poziom trzeci Sodama. Chodź, fajnie będzie. Słyszę jego uwagę. Really? Fucking really? Ja nie zepsywałem, prawda? Powtórzę się. Ja nie zepsywałem, prawda? Nope. Czas naprawić swoją pomyłkę. Hello. Goblin i slime. Slime bym akurat zabił. Slima bym akurat zabił. Nie, goblinie. Ja jestem twoim ojcem. Wow. Tak się odzywasz do swojego ojca?
Mam wrażenie, że ktoś wcześniej pytał, czy SNT4 Apokalips to rakietowy tenis. Chyba mamy już odpowiedź. How pitiful, kid. Still, I'll drag you back to the land of the living. You've no choice but to obey me anyhow. Now, kid. Yeah. Do whatever you want. Seems I was wrong about you. I have no use for those let this place. Hi, hi. God, Azov. Nie po to zapisywane, żeby wykorzystywać moce skrzeszenia Dagdy. No dobra. Pomyśleliby się, że osobną rzeczą byłoby teraz wziąć i... pokój za piąty poziom. Wziąć się wyleczyć. Nie tym razem. O kurwa, on jest bardziej tankowaty niż myślałem. Już nie? Znaczy, że nie muszę się leczyć, bo zaraz dostanę poziom. A nie, czekaj, te poziomy nie dawały... leczenia, bez apek. Nice. Kiedy demon nauczy się wszystkich swoich umiejętności, może przekazać swoje. Szeptane umiejętności takie może przekazać się protagoniście. Mogą one pomóc stać się silniejszym. Głośniej głos sprawdzić za chwilę. Niektóre umiejętności mogą być przekazane. Za każdym razem, kiedy przekazywany jest szeptany skill, to dostają na upgrade, ale do jakiegoś poziomu. Umiejętności demonów nie mogą być wzmacniane, zamiast za to mają swoje własne affinity do danego typu umiejętności. Im wyższa affinity, tym lepsze są używanie tych umiejętności. Jeżeli affinity do danego demona jest na maksymalnym poziomie dla danej umiejętności, to syfta będzie żółta, a najniższy będzie w kolorze magenty. No dobra. Dawaj. Z chęcią przygarnę każdy. Dobra, to czym my tu mówiliśmy? Dźwięk. Głośniej głosy. Wygląda legitnie. Apki. Albo chowujesz nowe aplikacje, wydając punkty. Co my tu mamy? Plus jedna umiejętność. Ale cover ech, mapę ech. To za duże rzeczy. Jest bardzo dużo rzeczy, które chciałbym wziąć. Na razie takie najbardziej przydatne rzeczy to byłyby pewnie te, które zwiększają ilość skilli. Nie, 1000 punktów? 3000? Dlaczego? Dobra, na razie jeszcze mamy w miarę mało umiejętności, więc będę chciał, żeby demony mogły mieć potencjalnie plus jedną. Dobra, to weźmiemy sobie od razu, zapiszemy. O, zapisywanie co chwila na nowym slocie. Kiedy ostatnia sta poszło i tak? Udejkę. Dawać kasę. Więcej kasy.
Hello? Dużo tych ma. Monka jest? Dużo ich tu. Jest ich tu za dużo. Niepokoję się. Oni mnie zabiją. Zwłaszcza jak będą kryto... XD. Nie powiem, śmieszne to SNT póki co. Tak, nie wiem co powiedzieć. O, trzeba było się wyleczyć przed walką pewnie, tak? Nie Dagda! Śmirk Megami Tensei, nie, a póki to jestem bardziej krytowany niż śmirkowany. Nie powiem. Zaczyna się, wyśmiejcie. To nie powinno trafić. O, to sama walka. Nice. Nie zaatakuje mnie dwa razy, prawda? Nice. Wyrekrutuj. Boję się rekrutować, jak jest ich aż tyle w walce. Chciałbym najpierw się ich pozbyć na tyle, żeby został jeden tylko. Zobacz, jak patrzę na to, jak to wygląda. Ciekawe, czy śmilknięty tok działa. Fajnie było. Nie płacz. Będzie dobrze. To schemie. Kurwo. Chuju. Nie chciałem ci robić krzywdy, chuju. Karadios. Widzieliśmy już Karadiosy wcześniej w sumie. A ludzie są głupi, prawda? Tak. Daj mi coś. Co ja mogę się dać? 20 mak? Jasne! 24? Jasne! Jej! To było szybkie. A nawet proste. A twojego kolegę teraz zabijemy, znasz co? Ach. Chciałbym przede wszystkim zwiedzić te lokacje, w której obecnie jesteśmy. Czym ty jesteś? Dama Mandrake. Udam bym się poznał. Cebecha. Nice, bardzo nice. To był kret tylko. Może da się przekonać. Dasz się przekonać? Bo... Nie, ty chcesz podejść. Jasne. Kiedy ktoś się mnie zapyta, dlaczego nie lubię dzieci, to będzie moja odpowiedź. Oho.
się pobawić, fajnie będzie. Gdzie to może powejść? Czy to powejść tu cię myślę, że to powejdzie? Prawie. Było blisko. Czekaj, czy ja mogę odpoczywać na swoim łóżku? To ważne. Yep. No nie, tak gdzieś tam się śpieszę. Let's go! Dobra. Same pytanie, czy ten quest chce ode mnie, żeśmy mieli w sumie 4 demony, czy w sumie 5 demony? To jest w sumie 3 demony, czy w sumie 4 demony? O, tak powinno brzmieć moje pytanie. Bo było niby napisane, że mamy zrekrutować 3, ale zaczynaliśmy z jednym i jest takie... Recruiting some demons of our will need at least 3. Scout 3 demons, czyli teoretycznie powinniśmy zrekrutować 3. Przynajmniej tak na papierze to brzmi. To coś duże. O mój Boże, famory. Prosty poziom. Nie są podatne na... Jednocześnie nie wierzę, co podatne na buffu. Yep, są odpadne na buffu. I są twoje tankowate. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam dzisiaj. Guys. Nie mogę. Yo. Dlatego nie umiem biegać. To jest chyba najgorsze. O, mógłbyś mi pomóc, a nie tylko sobie ze mnie śmieszkować, Dagda? Chuju. To była przydatna rzecz. To jest prawda akurat. Zazwyczaj staram się go jakoś bardzo nie nadużywać, ale jeżeli mam mieć takie sytuacje jak tutaj, że... Czekaj, to jest... Demon. O, się... Nie przyzwałem centaura. Well then. Tsudama! Chodź tu. Czekaj, aż mnie zauważysz. Wow. Aż to jest się... dużo. Nie będzie. To nie jest tak, że potrzebujemy jakoś pilnie kasy teraz. Zio. Przestań. Nie, Mandek na pewno też dołączy. Nie odchodź. Au. Zawsze szczęście. Okej, to może teraz też coś przygadniesz. Partnerzy to postacie, które mogą dołączyć do mnie i pomóc mi moim demonom w walce. Wykonują akcję na koniec tury. Nie możesz wybrać się, co zrobię, ale będą wybierać różne rzeczy, aby cię wspierać.
Jeżeli nasza tak sprawi, że nasza tura zostanie pominięta, to naszego partnera też zostanie pominięta. I HP może spaść do zera, a wtedy nie będą mogli nic robić, ale po paru turach wrócą. Nice. Nie sądzę. To już twój telefon, więc na pewno możesz. Doszły do nas wieści, że anioły przejęły kogoś z nas. Udaj się do wieży niebios i uratuj swojego kolegę łowcę. Planujemy wesprzeć pana w jego walce z aniołami i demonami, ale nie możemy stracić żadnych sojuszników. Ta misja ma najwyższy priorytet. Jasne. Hej, co? Co najgorszego może się stać? Spotkamy tam, nie wiem. Minotaura? Dabomy dupę? Hello? Może Gnablin zechce się dołączyć? Dawaj. Ciężko jest być demonem, co stary? A 259, okej. Pozbędę się całej kasy, ale przynajmniej podekuję tutaj demony. Siema, jaki... Nie odzywaj się do mnie. Nic mi nie mów. Czy to wystarczająca odpowiedź? Dzięki, Asahi. Przykro mi, Asahi. Dzięki, że zbierasz do niebęski, Asahi. Chwila. Właśnie z tej zdałem sprawę z jednej rzeczy. Znaczy, ja to widziałem w apkach. Ale nie myślałem, że to jest aż tak dosłownie. Holy fuck. Powinieneś spróbować fuzjować demony. Tak. Spróbuj fuzjować demony. Nie. Wracając do tego, co mówiłem. Apki. To mnie strasznie boli, bo nie mogę nawet sprawdzić, jakie dany demon miał słabości w danej chwili, tylko muszę wykupić apkę od tego. Boli mnie to. Chuj mnie to boli. Powiem więcej, nie podoba mi się to. Co może pójść nie tak? Jak myślisz, Legion, co może pójść nie tak? Okej, już widzę, co może pójść nie tak. Au. Rozumiem aluzję? Mocy. Gra mnie memuje. I summon thee. Okej, pozbyliśmy się jednego ze slimów. I koledzy śmilkują.
Ja umrę. A, ataki nie budziły w tej grze. To całkiem spory problem, nie będę kłamał. Okej, okay, odpadam na Zio, to jest duża rzecz, I guess. Sławę, men, śpi. On nie umrze. Już ja o to zadbam, żeby on nie umarł. Sławę, men, to się nie zmieściło. Zabrakło literek. A co? To jest chyba pierwszy raz, odkąd gram w jakikolwiek SNT, kiedy użyłem tyle razy D w jednej walce z randomem counterem. Ja nawet nie żartuję. Wiem. Wierzcie mi, wiem. Nie musicie mi mówić. Tym razem już wiem i pamiętam. Chłopca. O, Flynn, najlepszy, najsilniejszy. Każdy musi radzić sobie sam, tylko ludzie, którzy mają pieniądze i siłę. O, Flynn na pewno sobie kupił drogę na szczyt. O, kurwa. Czy chcecie rozjebać tę wątobę w jeden prosty sposób? Wypijcie kieliszek za każdy 10 wspomnień o Flynnie. W ciągu pierwszych 10 godzin gry. Tak, powiedziałem 10, nie jedno. Nie, nie przesadzam. Chciałem powiedzieć, że powinienem zmienić tego Centaura na jakiegoś innego demona, ale w sumie nie za bardzo jak. Twardy jest. Bardziej... Spoko, spoko. Nepe, nepe. Dobra, coś tu jeszcze jest. Tutaj nie siedziłem do końca, to na pewno. To jest przejście dalej. Co tam? Przez park Kinshi. Chodźmy do parku Kinshi. Dzięki Asahi, że dajesz mi tyle wyboru, siema. O kurwa, te fomory, racja na to były. Ostatni razem pamiętam, że skończyło się to dokładnie tak, jak możesz się spodziewać, że się skończyło. Tym razem na pewno będzie lepiej. Opium. Zio? Nope. Ależ one są skurwysyńsko twarde, holy fuck. Okej, okay, jednego zabiliśmy. Au. Spasowana tura efektywnie. Raz mi się speki skończył. Jak to ja patrzę? Radus nie przeżyje kolejnej. Au. Holy fuck, te kryty. Jestem na dobrej drodze, żeby po prostu wziąć i wrócić do huba, żeby ode mnie się wyleczyć. Wiecie co? Spróbuję go po prostu. Kurwa, jak mu powiem, żeby do mnie dołączył, to on do mnie nie dołączy. Bo bardzo niski poziom. Okej. Okay. To... Przydatne. I trochę chuj mi w dupę, bo akurat dostałem ten poziom, co trzeba. B
Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj slime się jakoś dość ciężko rekrutuje, to ja nie będę narzekał raczej. A, trzeba za moraki. O kurwa, nie wyleczyłem się. To będzie problem. Tak samo jak problem jest stan zdrowia Sudamy. Powiem szczerze, nie pamiętam w tej chwili kompletnie. Na razie jedyne, na czym mi zależy, to żeby pozbyć się dwóch Malaki. Śmierk. A, nieźle. Ale on ma tego śmierka, ale i tak go zabije, więc jest okej. Okay. Chodź pogadać, fajnie będzie. Okej. Okay. Demon, czy ludzie chce się nie... A wiecie co, to jest jedna z tych opcji. Kiedy po prostu muszę to zrobić. Hej, wiem. Okej, czyli każda z tych opcji ma inny. Czy możesz dać mi trochę witalności, Asahi? Jasne. Sorry, Nanashi. Ona mnie jeszcze za to przeprosiła. Dosłownie wziąłem i ją zabiłem. Sorry, Nanashi. Nie ma za co! Polecam się na przyszłość! Co nie zgadza się, we did it. W dużym skrócie, dzięki, Asa. To są pomyliane, prawda? Yep. A może to oznacza, że tym razem uda mi się z nim pogadać? Kopium? Patrzcie, uda się. Tyle wygrać. Holy fuck. Jestem literalnym bogiem tej gry. Let's go! Come on, you can't just do whatever you want. Do nothing. Jezu, teraz let's go mi się będzie kojarzyło tylko z tym jednym głupim klipem. I nie mogę tego odsłyszeć, no. I can. Czy to nie jest tak, że większość SMT to działało tak, że sukcesy są zapamiętywane? Jeżeli nie spełniamy jakichś warunków w danym momencie? Nanashi, my demon died, let's go! Ale dużo ekstra wpada przynajmniej. Dobra, muszę wrócić się wyleczyć. Zresztą chyba muszę tędy przejść, żeby iść tam, gdzie trzeba. I zapisać. Biorąc pod uwagę, jak świetnie nam się ułożyło z demonami, to jest coś, co powinien zajść w pierwszej kolejności. Ale... jak już jestem w bezpiecznym miejscu, to nie wiem, że mogę... Chyba zrobię wam sound alert, ta Shinji zapisz. To brzmi jak coś, co powinno istnieć na SMT.
Ale obawiam się, że nie jestem w stanie go zajść tak na szybko. Dobra. Powinienem być w stanie pójść oddać questa? Chyba. Mogę też najwyraźniej pogadać ze slime'em. Wow, dostaliśmy Woodstone. Nice. Możemy też usuwać demony. Delete this. Czemu mam w ogóle pełen... My mamy pełen stok teraz. To oznacza tylko jedno. Nice. Minecraftowy Mido. My name is Mido, the master of the Cathedral of Shadows app. Glad to make your acquaintance. This app's primary function is the forbidden. O, tak zakazany, że wszyscy tego używają. O. Okej, okej. I hope you enjoy the exciting world of demons. No jest mi lepiej, to mogę studiować. Możemy szukać czego, możemy studiować. Brzmi jak takie całkiem wygodne narzędzie. Plutek tutaj jeszcze żyje i czeka na wpierdol, więc raczej nie. Yoshi, Mitsu. Dobra, a Basic Fusion to jest po prostu... że wybieramy dwa demony chyba. Pozujesz psa z człowiekiem? Wiesz co? Kiedy ostatnia? To się źle skończyło. Fundujesz psa z człowiekiem, Base Fusion. Prawda, zgadzam się. Wydaje mi się, że Searchem będzie nam łatwiej, tylko musimy ten nie wybierać żadnego... Chciałbym postartować po poziomie, żeby zobaczyć, co w ogóle mogę studiować. Jest mało rzeczy, które mogę obecnie studiować. Nazywa się Re... What? Chyba nie jestem pewien, do czego się odnosisz i nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć, do czego się odnosisz. Czym jest Nadia? Odporna na zan, podatna na... Buffu, magia, mazan, to na pewno. Spoilery. Nie, za późno. Teraz jest jeszcze jeden odwieczny problem. Czy ja chcę od razu fuzjować rzeczy, czy poczekać, aż będą w stanie mi przekazać jakieś skille, które mają? Bo tak to mogę Fuxiego obecnie. Czy ty masz coś ciekawego? Dwie słabości do odporności. Cóż dla demony, proszę państwa. Holy fuck. Niesamowite. Jest jeszcze Kabuso. Znaczy wiem, że coś będę musiał sfuzjować, bo siłą rzeczy nie mam obecnie slotów więcej. A nic wyżej niż na szóste obecnie sfuzjować nie mogę. BDSM anioły. Moje ulubione. Kurde, to jest dylemat, bo chciałbym jednocześnie skillę, ale z drugiej strony, jeżeli bym coś takiego studiował, to ona po prostu będzie miała więcej magii, której tak powinna móc mi przeszkadzać. Więc nie ma powodu, żeby tego nie robić, I guess.
A tak to zwolnimy sobie jednego slota. Jak tutaj są pozywane demony? Zniknięte, zredukowane do runów. Ciebie też, Nadio. Zgaduję, że nic więcej w tak zwanym międzyczasie nie powstało. Możemy zabić Fuxiego. Caladius Mandrake. Co ma w info? Zgaduję, że masz na myśli ten swój opis jako taki. To teraz. Kompendium, co tam zepsowałem demony, jada jada. Gdzie się sprawdzało? Gdzie się sprawdzało to cholerstwo? To jest pytanie. Czy ja mogę przez palce to zerknąć? Zobaczmy. Nadia. Zofel. Tajemnicza wróżka z zielonymi oczami i brązową skórą, która nosi krótką białą sukienkę i kościany na szyjnik. A pochodzi od młodej kobiety, która pojawiała się w tej tytułową bohaterką. Tytułową bohaterką powieści Andrzeja Bretona. Pochodzi od rosyjskiego słowa nadziei Nadezda, albo od angielskiego imienia pochodzącego od niego Nadia, ale nie dokładnej odpowiedzi. Okej. Okay. Syntaura wolałbym nie używać, bo on już wszystko ma. To zróbmy to tak. Przywołam sobie na to miejsce goblina. Tutaj mam Drake'a i mogę iść. Chyba. Może. W sumie jak już tu jestem. Chcesz parę Drake'i? Nice. Ach, kasy wpadło. Nie będę rzekał. Czy mogę iść oddać questa? To mnie zastanawia. Niestety tak to nie działa. Ojcem Asahi też nie mogę pogadać. Albo przynajmniej nie tutaj. Chociaż mnie wyrażasz. Coś po twórca tego. No w sumie to jest prawda, że ten. Że to są designy z SMT4. Większość z nich jest taka kompletnie opierdolona. Że się tak mało delikatnie wyraża. Pytanie. Ile w parku było demonów, które możemy chcieć zgarnąć? I can't let you kids pass here. Turn around and go back. Tak, na pewno tym razem się uda. Musimy przejść? Oh, right. Here, look at this. It's a request for help. A hunter's in danger. A wy nie jesteście ufani, więc nie idziecie. This is from Skins. How'd you get your hands on this? Most hunters are busy helping Flynn. Barely anyone left to handle this. Okay, I'll let you through. Just don't get yourselves killed. Słynne ostatnie słowa. Thank you. Let's go. To są dosłownie słynne ostatnie słowa. Let's go. Znaczy ja bym nie powiedział, że te designy są brzydkie, one są... specyficzne. Tak, one nie są podatne. Oszukano mnie ostatnim razem. Ostatnim razem były podatne. God damn it. Okej, bije Sahi, zgadzam się. Te krabie nie możesz się ruszyć. O mój Boże, w tej grze statuty to się robią?
Weź się, bo jeszcze uwierzę. Śmieszak, żeby nie było. Czy mogę podmać ze spali grzewaną do karabio? Wyjaśnię. Zatańczmy z dekarabią. Jasne. Ze sparaliżowaną dekarabią. Pracowałem nad swoją zręcznością 100%. Tyle punktów deksa dałem, to w przeciętnym przejściu DS3. Tak, DS3, DS1, co ja gadam? Lunge. Mogę dać, ale nie będę korzystał? To nie jest tak, że nie da się ich zastąpić. Okej, czyli przy okazji mogę już walić goblina starcie. Bo ma już wszystkie skille. W takim razie żegnam. I niech skoczy w jego miejsce on moraki. Mam ochotę trochę sobie tej zasadzie po XP, szczerze mówiąc. Żeby ponabijać sobie skille. O kurwa, pierwszy poziom. To raczej nie da mi ekpa. Znaczy właśnie wolałbym podjąć te rzeczy, które już mają wszystkie skille, czyli musiałbym pewnie go z tym... ten talent sfuzjować, a nie jestem pewien, czy to jest coś, co chcę robić. Pytanie, czy w ogóle mogę. Dużo expa. Nice. To mi się znacznie bardziej przyda niż fizyczne ataki. Dobra. No, daj mi to. To mi wystarczy. Czy ja mam punkty na apkę do skilli? Nie to. Nie to. Expand stock. Nie. Potrzebuję jeszcze jednego poziomu. Szkoda. W takim razie zamieniamy Kaladriusa z Dekarabio i można lecieć dalej. Relikwii nie ma. Partner też. Tak, partner też dostaje expa. Archie? Nie. To jest ich słabością. Jeżeli cokolwiek. Okej. Gun. Joy. Dzięki, Asahi. Partner dostaje zarówno expa, jak i wpierdol. Najlepsze połączenie, jakie tylko istnieje. Dobra, niestety jest śmietnięta, więc nie dostanie bonusowy, chyba że ja mi tury nie da. Do nothing. Dzięki, Asahi, jesteś prawie tak przydatna jak Walter na Minotaurze. Au. Przestań śmietkować. Będę nalegał o zaprzestanie śmietkowania. No, teraz na przykład Asahi skoczyła na 6 poziom. Bo jest ma jeszcze czegoś do leczenia się nauczy. Asahi ma dużo skilli do nauczenia się, w ogóle z tego co widziałem. Z jakichś 6 czy 7 leczących. Hello! O kurwa. Czy ja mam ten stok? Tak. To wygląda jak dobra walka, żeby dostać expa. Albo wpierdol. Wniosek jest prosty. Hejka! Dzięki, Sebastianie. To na pewno dzięki tobie. Ja szybkie tylko.
Lecz się, zapisz się, co tam jeszcze mądrego można im powiedzieć dzisiaj. Przestań wołać Dagdę, nie zasługuje na to, jest chujem. Kup analizę. Naaa! Czekam, żeby mieć więcej slotów na skillę. Trzeba mieć priorytety. O! Ega. Fajny cast. Come on! Jak to dobrze, że wszyscy tutaj załapią, że... not. Najgorzej, kiedy rzucasz żarciki ligmusiowe. Stalnie robię tego na każdym twoim streamie, prawda? Prawda? Dużo expa. Jeszcze jedna taka walka i na szybie siódme. O! Dziewiąty. Nice. Pięć obrażeń. Nie szalej, tak? Chopie. Sześć obrażeń. Jesus. Ech. Ech. No, spudował. Nice. I trochę obrażeń mu weszło. Chyba był po prostu odpadny na magię. Z tych rzeczy, których ja używałem. A nagranie jest ewidentnie wręcz podatne. Kurwa. Kurwa. Oj. Okej. Okay. Nice. Siódmy poziom. To oznacza kolejne 5 punktów magii. Będzie Tevik. To oznacza też, że mogę wykupić sobie jabłkę. Skill expansion. Ej, pusujem skill dla mnie. Czy tam właśnie z tyłu pojawił się drugi demon? Au. Trzymaj jeden ważny lag. To były dziwne czasy. Od tamtego czasu zmądrzałem. Zostaję punkty takie trzeba. TF, TF. Powoli mana się na naszym kończy, tak co do tego. Nie wygląda to dobrze. Nice. Mana bonus. Nice. Archi bardzo chętnie przygarnę. Mana bonusu niestety nie mogę przenieść, a szkoda. Przydałby się w tej sytuacji. Dobra, ale to oznacza, że kolejny demon jest maksowany. Goblin był, centaur był, czyli Nadia i Fomorian mi zostali. Plus te dwa ciołki, które się doparte. Czy to oznacza, że mogę coś sfuzjować? Specjalna fuzja. Chyba wiem, co to jest. Jeden szep na demona. W jakim sensie jeden szep na demona? Jeżeli chodzi o to, ile skilli mogę przenieść, to mogę na pewno więcej niż jeden, bo wcześniej przynosiłem po dwa. Kiedy w Apokalipsie pojawia się zwiększona szansa na modyfikację umiej. Nie będę kłamał, nie pamiętam. A tak, swoje sugestie, jada jada. Najchętniej bym spróbował sfuzjować coś w ten sposób. Kaladyson Moraki daje mi Fuxi. Czy ja chcę Fuxi?
Ale to nie jest tak, że ma inny wybór. Goblina dosłownie niczym nie mogę. Centaura mogę też dosłownie z niczym. Czyli mogę sobie już i tak zrobić. To biorąc pod uwagę, że ten Malakiego raczej nie będę korzystał tak samo jak z Claudiusa, to mnie dobrze mogę to tak zrobić. To i to. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Nice meeting you, Sony. Przekaz, zwolniłem też to dodatkowy slot na... ten. Na... rekrutację. Więc o tyle dobrze. To było niebezpieczne. Shiba był to bind. Czyli paraliż. Potężny, jak na kryta. Ze słabością. Potężny wsparł. Au. To było bardziej niż myślałem, że to boli. Jakby wiem, że nie ładuję w Dexa i w ogóle, ale wciąż trochę mało tych obrażeń chodzi. A, piękne pudło, nie zapomnę go nigdy. Come on. Zostałem zmemowany! Ha, ha, ha! Ty kurwo. O, graj na war, fajnie będzie. Mogłaś go dobić po prostu. Ega, że tak też można. Dekarabia ma poziom. I nauczyła się Agi, nice. Nice, dostaliśmy plus jeden do Affinity, jeżeli dobrze zrozumiałem. Cech priorytetyzuje leczenie. Ma to sens, pewnie jest przydatne, zwłaszcza zazwyczaj, ale w tej sytuacji było trochę... mogłem wyrzucić te kra. Chcę je zabić. Proszę nie kwestionować tego, co mówię. I tak, muszę go atakować. Bo nie będę mógł rozmawiać tej turze, czego bym nie robił, więc... Nawet pasując, nie miałbym tury na to. Nice. Może chcesz dołączyć, co? Opuść pań. Okej. Okej. Kurwa. Wiecie co? Czuję się usprawiedliwiony w takich sytuacjach. Czy to zawsze jest ta druga opcja? Na to wychodzi. Będę musiał zapamiętać. O mój Boże, demony póki co mi za bardzo nie uciekają, jak im dam to cuchną. To mnie zaskakuje. Mandryk był szósty, nauczył się Patry, nice. Ale chyba nie chcę nic przekazywać od tego, od Mandryka. Chociaż, czekaj, czy Patra... Patra jest na tyle silna, że mogę zamiast smoothie chcieć chwilowo, dopóki nie dostałem czegoś lepszego. Dobra, party.
Czyli musiałbym teraz wrzucić ciebie i ciebie. Do fuzji chyba za bardzo nic nie miałem, mimo wszystko. Bo ciebie jest niczym. Ciebie z Mandrake'iem potencjalnie. Jack the Ripper'a. Chyba tak zrobię. Medium fizyczny. Na plus 3. Nice. Nie będzie. Ja chyba młodo się będzie uczył, jeżeli dobrze widzę. Więc bardzo nice. Dobra, nie będę wracał teraz z Nadią raczej. Aż tak bardzo mi na jej nie zależy. Na razie chcemy iść dalej. Teraz chyba wychodzimy na mapę Tokio, dobrze pamiętam? Yep. I ważna rzecz, która mi się podoba względem SMT4, to to, że mamy pooznaczane nazwy miejsc na mapie, czego wcześniej nie było. I o mój święty Boże, ktokolwiek to wymyślił, jest bardzo dobrym człowiekiem. Tymczasowo zamknięte, dziękuję za współpracę. Też mi się prawie wyponowało na twarzy. Nie podoba mi się to. Ciekawe, że będą jakieś miejsca do leczenia na tej, na mapie świata. Mam nadzieję. Albo na mapie świata, albo przynajmniej przed dungeonem. Kremlin i Jack the Ripper. On był podatny na ogień. Był podatny na ogień, zgadzam się. Nie jest to kłamstwo. Holy fuck. Gra mi chyba dzisiaj coś sugeruje, wiecie? Jest mi coś mocno sugerowane do tej pory. Słyszę, jak gra krzyczy gdzieś tam w oddali, nie graj we mnie. Zaprzestań, nie rób tego. Nice. Sporo expa. Gnablin w party dostaje też poziomy. Nice. Nie są za silne, co ty gadasz. Chyba, wszędzie teraz jest wszystko naprawiane. No i to też nie jest wojna aniołów z demonami w ogóle, ale... Tak, tak, to nie tutaj. Asaki, zmień imię na Morgana, proszę. God fucking damn it. What? Monka S? Chcesz mnie wyrwać? Nie wyrywaj mnie. Jasne! Bardzo mocno kwestionuję. Nie wiem, co bardziej kwestionować, jego zachowanie czy design. Odpowiedź tak, wiem. Mój znacznik chyba się wtedy powrotem. Który znacznik? Bo chyba przegapiłem, przeoczyłem. Asahi wbija siódme na mapie świata. A, w sensie, dobra, widzę, o co chodzi. Dobra.
Wezmę sobie i zapiszę. I od Skytowera sobie zaczniemy w przyszłym tygodniu. Po absolutnie fatalnym i beznadziejnym początku idzie całkiem sprawnie. Tyle wam mogę powiedzieć. Bo zawsze w SMT jest na początku aż tak źle. Prawda. Nie zaprzeczę. W każdym razie chciałbym teraz w miarę regularnie streamować SMT 4 Apokalips. Mam nadzieję, że to się ode będzie mi się udawało. Jeżeli przeniosą mnie na drugą zmianę, to będzie mi smutno i przykro. Mam nadzieję, że w takim razie to się nie stanie. No ale generalnie tak jak mam napisane na kanale, planuję mieć środowe streamy o 17, sobotnie streamy o 18. W tą sobotę, jeżeli nic się nie posypie, to Dark Souls 2 będą, przy czym Shin uprzedzał, że jego z kolei nie będzie, więc po prostu będę ja, jeżeli Sevik padnie, to będzie Sevik, jak nie, to po prostu będę ja. No także moje. Postaram się, żeby to było regularnie. Jakby coś miało wypadać na przyszły tydzień, to raczej w soboty będę mógł dawać znać, bo zazwyczaj o planach wiem w piątek, jak tak. Także dzięki wam za dzisiaj to przybycie i widzimy się w sobotę o 7. I trzymajcie po. Cześć.